Kreatywność studentów bardzo cieszy, ponieważ po pierwsze, że coraz bardziej aktywnie biorą udział w żakinadzie, bo był z tym pewien problem, szczególnie po pandemii, bo o tym okresie mówimy, ale dwa, to zaangażowanie studentek i studentów, bo to jest po pierwsze kreatywność, ale po drugie zaangażowanie czasowe, techniczne zaangażowanie, bo też tam trzeba było się zaangażować i zaangażowanie czasowe, więc to cieszy i tym bardziej fakt, że w naszych piastonaliach biorą udział nie tylko studentki i studenci z Opola, ale również z Wrocławia, gdzie laureatką, co prawda trzeciej nagrody, ale jednak laureatką jest studentka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Chcieliśmy połączyć kilka elementów. Z jednej strony zabawa, bo mówimy o piastonaliach, a piastonalia to uczelnia, Politechnika Opolska. My wiemy, mamy to świadomość, że uczelnie są takim bardzo kulturotwórczą, ale też miastotwórczą instytucją i regionalnotwórczą instytucją i my chcemy w tym żyć, a z drugiej strony studenci są bardzo wdzięczną grupą do promowania takiego życia ekologicznego, podejścia do życia, ale także do budownictwa, co nam bardzo jest bliskie. No i właściwie to jest idea tego konkursu. Zabawa, promocja naszej marki Heidelberg Material, ale z drugiej strony też promocja produktów ekologicznych, budowlanych ekologicznych. Byłyśmy przebrane za pracownika przyszłości, nazwałyśmy go Nick, oraz za bloczek, który jest wykonany z ekobetonu. Na pewno to zachęci wielu studentów, żeby wziąć udział, ale samo wydarzenie takie jak Rzekinada jest bardzo fajną taką integracją studentów. Ja byłam na przykład pierwszy raz i na magisterce jak pójdę, na pewno tradycja będzie kontynuowana. Na pewno nam się przydadzą te pieniążki, już wiemy na co je przeznaczymy, także jesteśmy super zadowolone z wygranej. Lecimy do Rzymu. Moje przebranie to była kurtka, tak naprawdę wyciągnięcia gdzieś tam ze strychu. Wypisałem loga, hasła. Cieszy mnie wygrana. Troszeczkę wkładu własnego i nagroda do odebrania, także fajnie.